dobry, Rejs z gospodarkamorska.pl, a ze mną Mateusz Romowicz, radca prawny, Kancelaria Legal Marine. Panie mecenasie, postępujący rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w taki naturalny sposób prowokuje nas do zastanowienia się nad obszarami rozmaitych ryzyk wpisanych w realizację tych przedsięwzięć. Słowo klucz, które powraca w tym kontekście z taką szczególną częstotliwością, to cyberbezpieczeństwo. Jakie zasadnicze wyzwania w tym zakresie możemy wyróżnić? Dobrze, że w ogóle cyberbezpieczeństwo jest w końcu traktowane jako element, który w zakresie ochrony tej infrastruktury krytycznej jest traktowany jako fundamentalny do, nazwijmy to, zaopiekowania się. Problem oczywiście, jak zwykle przy tego typu nowych tematach w Polsce, jest taki, że nie ma w mojej ocenie wypracowanej koncepcji, jak za to zagadnienie się zabrać, bowiem zgodnie z obecnym pomysłem na cyberbezpieczeństwo w kontekście m.in. właśnie instalacji dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej, przesuwa się tę odpowiedzialność na podmioty, które będą zarządzały tymi instalacjami, co jest bardzo podobną formułą jak w przypadku faktycznej ochrony tej infrastruktury. Problem, który tutaj się jawi, jest taki, że biorąc pod uwagę, jak newralgiczne będą to infrastruktury z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski, cyberbezpieczeństwo powinno być w dużo większym stopniu przesunięte na państwo, które powinno być gwarantem tego bezpieczeństwa, a nie powinno być zagospodarowywane przez prywatne podmioty. I tu pojawia się kilka kluczowych elementów. Jednym z tych takich elementów, które są miękkim podbrzuszem, jest między innymi to, że nie ma ani certyfikacji, ani nie nadaje się licencji w zakresie podmiotów, które mogłyby to cyberbezpieczeństwo zapewniać w zakresie infrastruktury krytycznej na morzu. Po prostu nie ma na razie takich przepisów. Więc tutaj na pewno dużym wyzwaniem będzie stworzenie odpowiedniego modelu certyfikowania, ale żeby móc stworzyć płaszczyznę współpracy pomiędzy tymi prywatnymi podmiotami a państwem, należy również położyć duży nacisk na kadry, które są zatrudniane przez polskie państwo, tak to nazwijmy, niestety słabo opłacane, ale również dużym problemem mogą okazać się kadry po stronie sektora prywatnego i tutaj ta płaszczyzna w mojej ocenie będzie jednym z kluczowych elementów, bo samo cyberbezpieczeństwo jest tematem, który jest przepracowany już w państwach zachodnich i wzorce są, z których możemy czerpać, tylko teraz trzeba to zrobić umiejętnie i odpowiednio. Właśnie, tutaj padło takie kolejne słowo klucz, czyli kadry. Sektor offshore wind generuje przepotężne zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą w stanie się podjąć zadań właściwych dla tej branży. Tymczasem cały czas obserwujemy, że takich ludzi brakuje. Czyli deficyt w tym zakresie myślę, że będzie się pogłębiał, jeżeli nie zmieni się polityka w zakresie regulacyjnym, jeśli chodzi o ułatwianie zatrudniania tych marynarzy w sektorze polskim offshore. To, co jest moją główną obawą, to jest to, że kadry, które będą szkolone w Polsce, w istocie tak naprawdę znajdą zatrudnienie za granicą z uwagi na lepsze oferty. Bo tak naprawdę przy deficycie kadr, ten, kto złoży lepszą ofertę, ten tę kadrę przejmie, najprościej to ujmując. Tak więc może się powiedzieć schemat, który mamy obecnie z polskimi marynarzami i oficerami, którzy są szkoleni przez nasze uczelnie, a tak naprawdę znajdują pracę dobrze płatną za granicą, bo w Polsce mają tak naprawdę bardzo niewielkie pole manewru. Tak więc ten aspekt myślę, że będzie takim miękkim podbrzuszem dla polskiego offshore'u, bowiem obecne przepisy podatkowe, ubezpieczeniowe, jak i tak naprawdę brak wsparcia ze strony państwa w zakresie chociażby zabezpieczenia local contentu poprzez określone zachęty powoduje, że te kadry, które się powoli budują, one będą niestety, no, mówiąc kolokwialnie, zabierane nam na projekty zagraniczne, bo tam będą korzystniejsze oferty pracy. I tu należałoby też rozważyć kilka systemowych rozwiązań, które by powodowały, że ten rynek pracy będzie bardziej zaktywizowany, jeżeli chodzi o polski offshore, co powinno być wsparte zachętami i ubezpieczeniowymi, i podatkowymi, co by uatrakcyjniło zatrudnianie polskich marynarzy w tym sektorze i pracowników, techników, bo tak naprawdę mówimy o bardzo szerokim spektrum pracowników, których można by było wykorzystać w tym nowo tworzącym się sektorze gospodarki morskiej.